Okej, okay, kolejny film od szwedzkiego reżysera, który lubi tytuły geometryczne. Poprzednio był The Square i oba zresztą te filmy wygrały Palme d'Or w Cannes, także ja też lubię figury geometryczne, w się sensie w tytule. Znaczy tak naprawdę to mi bez różnicy, ale to jest jeden z tych filmów, o którym naprawdę chcę pokazać. Triangle of Sadness, czyli w trójkącie. To najnowszy film spod scenariusza i w reżyserii Rubena Ostlunda, który opowiada historię. I tutaj muszę już wejść na chwilę w taki, jak w ogóle powiedzieć o tym filmie. To jest jeden z tych filmów, który po pierwsze ma dystyngowane trzy akty podzielone na pokazujące się plansze, że tam akt pierwszy i coś. Wszystkie trzy dzieją się w różnych dosłownie lokacjach i są bardzo charakterystyczne. To jest taki film, który bardzo łatwo podzielić właśnie na te trzy miejsca, więc... Yy, Powiedzenie, gdzie te miejsca są, może poza tym, że główna część filmu dzieje się na jachcie, mogłoby być spoilerem, więc nie będę tego robił. Zresztą, spoiler jest w, w opisie na filmwebie, dosłownie jest finał filmu podany, także nie sprawdzajcie. A koniecznie idźcie do kina, ponieważ przechodząc do samej recenzji, muszę powiedzieć, że ze smutkiem, że nie oglądałem tego wspomnianego The Square, które właśnie tam w tamtym roku było tak wychwalane, i festiwal w Cannes, i nagrody, i tak dalej, i się nie zebrałem, nie wiem czemu, zupełnym przypadkiem. A po tym filmie no, muszę pana Oslunda, że tak powiem, nadrobić, ponieważ strasznie mi się podobało w trójkącie. Jest to film specyficzny, jest to film nieidealny, jest to film, do którego mimo wszystko się przyczepię, jak do wszystkiego. Ale bez wątpienia jest to jeden z tych seansów w kinie, który może przypominać najlepsze kino koreańskie, czy najlepsze kino europejskie, właśnie takie skandynawskie, on jest Szwedem bodajże, gdzie mamy bardzo mocną satyrę społeczną, gdzie tutaj, się oglądaliście The Menu niedawno z Ralphem Feinsem, to ten film w zasadzie w drugim akcie, w pewnym momencie, trochę się zamienia w the menu. Nie jest spoiler, ale to jest takie ogólne spostrzeżenie, bo po prostu można wysnuć między tymi filmami paralele do tego, że mamy bogatych ludzi przy kolacji i wyśmiewamy znaczy film wyśmiewa, wyszydza i satyrycznie, wręcz groteskowo pokazuje tych ludzi, ich moralność i podejście do życia. Bo tutaj w tym filmie muszę powiedzieć, że odtąd dotyka tylu tematów, że tu nie chodzi tylko o. Um, nie wiem, że jakiś bierze na świecznik jedną rzecz i ją wytyka, tylko bardzo dużo, bo zaczynamy film od w ogóle pary, którą śledzimy. To jest Carl i Jaja, grani przez Harisa Dickinsona i Charlie Dean, która niestety, jak sprawdziłem po filmie, zmarła w sierpniu 2022 roku. Tragicznie, gdzieś coś czytałem, że 10 lat temu miała jakiś wypadek czy coś, w wyniku czego straciła śledzionę i, i teraz jakieś komplikacje były po 10 latach, że trafiła do szpitala i zmarła. przynajmniej miała 32 lata, świetna rola, no zszokowany, to sprawdziłem na nie w sensie nikt się nie spodziewa tego. W sensie, chciałem zobaczyć ile ma lat, w czym grała, bo, bo jej nie znam i, i patrzę, że ma datę śmierci, więc w ogóle no, no jest to tragedia. Ech. Co to dużo mówić, no. Ale śledzimy tych bohaterów na początku. Ona jest typową instager, gdzie siada do stołu i robi sobie piękne zdjęcia, a zapytana, czy będzie to jadła, mówi nie, nie, jestem uczulona na gluten, tam nie będę tego makaronu jadła. <laughs> On znowuż jest modelem, który tam przez chwilę i widzimy z jego perspektywy świat, mody i... i wszystko, co jest w tym do obśmiania, wszystko, co jest fałszywe, wszystko, co jest sztuczne, wszystko, co jest... Takie, jakie sobie możecie wyobrazić, że jest, jeśli chcemy stereotypowo podejść do modeli całego tego, wiecie, świata glamour i Instagrama i życia pod, pod to jedno zdjęcie, które ma wam dać dobytek dnia, znaczy się ma wam zarobić na wasze życie, e, także nic nowego, ale... Pokazane bardzo inteligentnie. Dodatkowo mamy satyrę dotyczącą ogólnie klasowości, bo jesteśmy na luksusowym jachcie, gdzie mamy super, hiper bogatych ludzi z całego świata i obsługę. Widzimy mnóstwo interakcji między nimi. Widzimy mnóstwo takich po prostu wręcz smaczków dotyczących tego, jak wygląda ten, ten rozkład sił, ta geopolityka międzyklasowa, jeśli w ogóle można tak stwierdzić, na tym jachcie. I na tym ten właśnie reżyser się skupia. Już nie powiem, co jest w trzecim akcie, ale więcej tego samego, tylko troszeczkę Innych okolicznościach i mamy dużo właśnie tego tak, wiecie, wyśmiewania bogatych ludzi. Mamy też, co jest ciekawe, pewną, i tutaj też nie chcę spoilerować, ale spojrzenie na też biedniejszych ludzi, którzy też tutaj w tym filmie nie są ideałami w pewnym sensie. I też to sytuacja jakby znaczy, tak mi się wydaje, że ten Oslund chce wyśmiać w miarę, skupia się bardzo na tych bogatych i tej tam wyższej klasie, i tak dalej. No, łatwo im dokopywać i, i lubimy to oglądać zazwyczaj w filmach. Natomiast. Y, on skupia się na wszystkich po niego. To się człowiek zastanowi, to każdy tutaj, zależnie od swojego punktu siedzenia, też jest jakąś formą egoisty czy kogoś tam. No nie? Także nie jest to takie zero jedynkowe, raczej każdemu się powiedziałbym, że dostaje, chociaż to jest kwestia interpretacji, możecie wyjść z myśląc zupełnie co innego, więc sprawdźcie sami. Natomiast muszę powiedzieć, że od pierwszych scen kupił mnie totalnie chociażby reżyserium. Pomijając już, że scenariusz jest niesamowicie ciekawy, mamy mnóstwo fantastycznych sytuacji, w których nasi bohaterowie są wrzuceni, które sprawiają, że jest niezręcznie, że się kłócą, może nie kłócą, a jednak kłócą, że jest jakoś tam, że jest cringe'owo, że czujemy zażenowanie w relacji pracownik jachtu, a właśnie ta bogata osoba, która czegoś wymaga, jej się wydaje, a tak naprawdę jest egoistycznym dupkiem. I tak mnóstwo, mnóstwo momentów w tym filmie, których po prostu Ostund stara się poprzez takie jakieś dziwne wbijanie szpilek międzyklasowe i tym podobne. Stara się wywołać u nas właśnie poczucie takiego, wiecie, zażenowania, czy, czy jakichś takich różnych emocji związanych z tym, że obserwujemy doprowadzoną do absurdu tutaj walkę klas, można by powiedzieć. Natomiast yy, reżyseria, reżyseria od pierwszych scen, gdzie w pierwszym akcie obserwujemy w zasadzie tylko tą wspomnianą modą Parkę, która się ze sobą kłóci, byli na kolacji, coś tam było, gadanie o rachunku, o czymś, po czym jechali taksówką, po czym tam gdzieś przy windzie. I to jest coś, co przypomina mi moje ulubione momenty z właśnie z naprawdę dobrej reżyserii, gdzie prosta kłótnia dwóch ludzi może być nagrana, co mówię non-stop, może być nagrana w nudny sposób, shot, reverse shot, po prostu dwie osoby gadają i tyle. Od początku widać, że osób ma przemyślane, na co patrzy, ile czasu patrzy. Czasem w trakcie kłótni. Na przykład jadą taksówką, i kamera jest tylko na nim. Mimo, że ona mówi, on mówi, ona mówi, on mówi. Potem dopiero zaczyna powoli przejeżdżać na nią. Jest takich mnóstwo, wiecie, dlaczego akurat patrzyliśmy na jego reakcję. I on tymi zabiegami osiąga różne rzeczy. No, wzbudza poczucie takiego. Czuję się niezręcznie, patrzymy tylko na jedną osobę. Nie ma takiej typowej, flow konwersacji. Dodatkowo mamy fantastyczne połączenie z tym, jak się kłócą, w jakim miejscu i jakie czynniki zewnętrzne przy okazji na przykład słychać. Co jest to jest mistrzostwo, to jest coś co uwielbiam. To jest coś tak jak zawsze się mówiło, że Kurosawa na przykład fantastycznie wykorzystywał pogodę, że ktoś tam stoi zły, a za nim w tle jest deszcz i burza, nie? Takie, albo pożar. To jest to świetne, wiecie, ten tło, które tak, po, taka podświadomość tego, że tu słyszymy jak rozmawiają, ale co jest za nimi czy co wydaje dźwięki w tle jest super istotne. I na przykład jak jadą właśnie Uberem się kłócąc, co chwilę, jako że jadą, tak słówką w deszczu, to co chwilę wycieraczka robi <grywa> to jest podsycające atmosferę takiego zgrzytu między nimi. Albo się kłócą w windzie i winda co się zamyka, on co chwilę wsadza rękę między drzwi, żeby to winda i tak znowu kłótnia, która chrząk, chrząk. A w ogóle to coś tam chrząk, chrząk. Takie i to, to widać, że to jest przemyślane. No nic tutaj nie jest przypadkiem. Miałem oczywiście skojarzenia z takim genialnym, bo ta kłótnia też tak eskaluje przez te lokacje i przez to, co oni wypowiadają. Więc miałem skojarzenie z Noah Bombakiem z Marriage Story, gdzie kiedyś tam recenzję opowiadałem, jak mi się podobała właśnie reżyseria. Kłótni przez telefon, jak. Pamiętam, jak Adam Driver coraz do innego pomieszczenia, bardziej ciasnego korytarzyka wchodził w... równo z tym, jakiego kłótnia w telefonie, coraz bardziej do ciasnego korytarzyka wchodził. A no taki, taki visual storytelling opowiadanie historii przez narrację wizualną. I od pierwszych scen odtąd tym bije. I później przez film jest tego coraz więcej, natomiast drugi akt już trochę przechodzi w takie mniej personalne kłótnia dwóch osób, bardziej w większe show, gdzie ci bohaterowie stają się częścią większej całości. Mamy, poznajmy wiele innych postaci. Tak naprawdę w drugim akcie trzeba powiedzieć, że. Ta nasza główna dwójka, która wydała się naszymi protagonistami z pierwszego aktu, w drugim staje się tak naprawdę jakby ta całość, ten jacht, to całe miejsce staje się głównym protagonistą. Ta sytuacja jest protagonistą dla tego scenarzysta, reżysera, który, co no, by nie mówić, troszeczkę inaczej podchodzi do tego wszystkiego. Ja sobie go cały czas wyobrażałem, ponieważ film jest bardzo komediowy. Tylko to jest komedia... To jest Czarny humor to jest humor czasem absurdalny, czasem połączenie. To jest czasem humor, czy znaczy głównie humor groteskowy, gdzie coś tragicznego dzieje się na naszych oczach i właśnie sytuacja eskaluje i bardzo dziwne rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony to jest to przedstawione w sposób śmieszny. I oczywiście są doprowadzone do absurdu wszystkie te przywary tych ludzi i to, co ten reżyser chce wyśmiać. Ja sobie go cały czas wyobrażałem jako takiego inteligenta, który tak tak się lekko chichra za kamerą, ponieważ naprawdę inteligentnie się śmieje, przynajmniej przez większość czasu, ze swoich bohaterów, których wykreował. I tak jak mówię, na różnych poziomach, znaczy nie tylko tych bogatych, chociaż głównie. I tak naprawdę tam, gdzie muszę się przyczepić, że ten film jest troszeczkę tak, tak mówię, tak kurczę, byłeś na dobrym torze, żebym ci powiedział, że to będzie mój ulubiony film tego roku. Bo jest inteligentny, świetnie napisany, świetnie wyreżyserowany. Ci wszyscy aktorzy są super, świetne wykorzystanie lokacji, dźwięku i tak dalej. Ale momentami on moim zdaniem przesadza. I tutaj oczywiście wchodzimy w takie, że dla kogoś to będzie w ogóle przesadzone, dla kogoś to będzie zbyt lightowe. Dla mnie w 90%, może w 80% film jest na tyle subtelny, ale jednak wbijający dokładnie szpilki wiemy gdzie. Że ja to kupuję i jestem na tak. Lubię taką formę satyry, wyśmiewania i takiego ironicznego, wręcz czasem pokazywania jakichś sytuacji nad, i tych ludzi, i ich jakichś tam zachowań. Natomiast są momenty, gdzie już miałem wrażenie, że tak dosłownie coś mi jest wciśnięte w twarz, i mówię: okej, okay. <ścoughs> krok za blisko, tak? W sensie, wolałem, panie reżyserze, scenarzysto, kiedy był pan subtelniejszy, jako ten inteligent z tyłu, który nie musi mi tak. Rzucać tym w twarz. A on w paru momentach tego filmu zaczyna swoimi przemyśleniami rzucać widzowi w twarz. No to jest oczywiście kwestia, mówię osobista, ale tak odczułem. Jest kilka żartów, takich, że. Z jednej strony uśmiałem się, nie mogę powiedzieć, że nie, ale były bardzo, bardzo takie wcierające mi po prostu coś w twarz, nie wiem, tutaj ta kalka językowa. Powiedzmy, że tak, żeby nie spoilerować. Jest taka scena, gdzie tam ktoś tam się powiedzmy zajmuje, zmyślam, sprzedają dywany, więc później w filmie musi się poślizgnąć na swoim dywanie, nie? Takie. Na zasadzie, wiecie, że ktoś się dorobił na tym i na tym stracił, to nie? Takie, są takie jakieś e, tego typu sceny, gdzie z kilometra widać, co się za chwilę wydarzy i jakby wciąż się uśmiałem, ale no to już nie jest subtelne. To jest takie oczywiste, jak, jak doprowadził scenarzysta do tej sytuacji, że akurat oni byli na tym dywanie, nie? Akurat to jest taki, tak, że ten film czasami bywa, wiecie, no jak często myślę właśnie o jakimś tam najlepszym Koreańskim powiedzmy, jakimś parasajcie czy czymś. Po filmie możemy sobie dużo gdybać, ale praktycznie nie mieliśmy takiego jeden do jednego powiedziane o co chodzi. A tutaj to jest tak. O ironii że to się stało, no nie? Także jest. Także trzeba oddać temu reżyserowi, że on przynajmniej się bawi tymi bohaterami. Jak w drugim akcie eskaluje sytuację, gdzie mamy. Zaczynają się dziać na statku, na tym jachcie dantejskie sceny z różnych powodów. Jeśli jesteście wrażliwi na sceny wymiotów i tym podobnych, to to jest film z najlepszymi wymiotami, jakie w życiu widziałem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No i też muszę powiedzieć, że film jest, jest dosyć długi, ale każdy z tych aktów ma coś, z tych części, każda ma coś takiego, wiecie, że jesteśmy w innej lokacji, w czymś, coś innego się dzieje, więc nie czułem, takiego, nie czułem jakiejś monotonii. Mimo wszystko czułem, jakby ktoś opowiadał, Trzy historie o tych samych ludziach w zasadzie. Każda z tych historii wzbudza do rozkminy. Końcówka jest dosyć enigmatyczna, tak, ale niby, niby wiemy, co się wydarzyło, ale jest kilka takich aspektów do przegadania. Jest dużo aspektów wewnątrz tego filmu, gdzie moglibyśmy porozmawiać, dlaczego ten bohater zachował się tak, jak zachował. I na, o ile w pierwszym, w pierwszym akcie, na przykład, jak ci bohaterowie się kłócą, to myślę, że normalnie moglibyśmy pogadać, że o ona miała rację albo o on miał rację, bo coś. O tyle w trzecim akcie. Ta spersonalizowana historia i ta ich, taka kłótnia dwóch osób po swoim związku, przechodzi do poziomu ogólno-ludzkiej wręcz homo sapiens satyry dotyczącej natury człowieka. I to jest ciekawe, bo z jednej strony on strasznie taką ekspansję w tym filmie robi, jeśli chodzi o swoje przemyślenia. Zaczyna od dwóch osób i jakiejś prostej rozkminy w związku, a przechodzi w jakieś jakby się ludzie zachowali w tej sytuacji, nie? I to jest fascynujące, to jest dziwne, ale podobało mi się. Natomiast w trzecim akcie większość zachowań bohaterów, jakbyśmy się chcieli im przyjrzeć tak na serio, to nie mają sensu. Trochę w trzecim akcie wchodzimy w takie, Bohater bawi się tym, co by człowiek zrobił. Wiecie, nie? jaka jest ludzka natura i tak dalej, a nie dla, dlaczego te dokładnie ten bohater to robi. Tak mi się, ja przynajmniej miałem takie odczucia, że tylko, że właśnie mówię o tym, ponieważ bardzo mi się to wszystko podobało, że mamy takie jakieś satyry, rozkminy, tu, indywidualnie, na poziomie makro i ten. Ale jest ten film trochę takim chaotycznym zbiorem, tak jakby oslunt chciał wrzucić, miał mnóstwo pomysłów i po prostu rzucał i rzucał, a jeszcze zrobimy to, a tu się tak, a jeszcze zrobimy tamto, a w ogóle to chce mieć scenę, w której dzieje się to, jest taki bardzo ten, ale hej. Ile razy narzekam, że filmy są szablonowe, kliszowe, że są nudne, że tak, że widziałem to milion razy. Tutaj, o ile sama satyra to, czego dotyczy, jest odgrzewanym kotletem, hej, bogaci ludzie są, potrafią być dupkami, chociaż nie tylko, biedniejsi też, ale na zasadzie no ośmiejemy się właśnie z ich fałszywości, z tego, z tamtego, z owego. Było milion razy, no nic ciekawego samo w sobie, ale mnóstwo innych rzeczy, jak najbardziej interesujących połączenie tego wszystkiego, nie? Czyli w jakich okolicznościach i w jaki sposób on wyśmiewa tych ludzi. Bo możemy mówić, możemy mieć 100 filmów teoretycznie mówiących to samo, nie wiem wojna jest zła, ale pokazanych na 100 różnych sposobów. No i Cajost rzeczywiście robi to w bardzo, bardzo dobry techniczny sposób, także mi się podobało. 2,5 godziny zleciały raczej szybko i generalnie nie wiem, czy każdemu ten film podejdzie, ale bez wątpienia. Gorąco polecam. Triangle of Sadness dostanie ode mnie 8, ale to jest takie bliżej 9. Takie naprawdę, naprawdę mi się podobało. Naprawdę uważam, że obejrzałem. Inteligentnie zrobiony film. Pełen. Naprawdę śmieszny, naprawdę dużo się śmiałem. Ja lubię czarny humor, lubię groteskowy humor, taki, wiecie. Nie, nie głupia komedyka, gdzie tam Kevin Hart się wygłupia, już menomen, ale gdzie naprawdę inteligentny sposób, prawda? Bohaterowie są targani przez tego scenarzysta, tak żeby było śmiesznie. Bardzo często się kończy ich los brutalnie albo w sposób, w którym są, no, kończą umazani kupą dosłownie. A to wszystko. Mówiące o ludzkiej naturze i klasie, w sensie klasach społecznych i jakichś takich wszystkich tych mniejszych sytuacjach. Jest to mnóstwo, mnóstwo scen w tym filmie, które same w sobie były fascynujące. Jak na przykład ktoś z obsługi na tym jachcie miał, jaką interakcję z kimś, wiecie, z gości i dlaczego i co, i co z tego wynika, i jak ta osoba sprawiła, że ta się czuła. Jest mnóstwo scen. Na przykład jak oglądałem, wiecie, Lighthouse. Um, Roberta Egersa, który ja osobiście uwielbiam, też film dla każdego, ale są w tamtym filmie sceny, które tak, no, ile lat by nie minęło, to ja zawsze będę pamiętał, jak była tę scenę, tak, że tam e, Willem Dafoe na przykład mówi swój monolog, taki monolog, który w sumie jest sucharem zakończonym dowcipem, nie? na zawsze mi ta scena zapadnie w pamięci. W tym filmie jest dużo takich scen, że nie tylko, że całość była ciekawa, ale też poszczególne sceny naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Czasem, moim zdaniem, brakowało może subtelności i trochę ten film jest takim na skanym chaosem, ale... ale hej, mi się podobało, czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.